Siemanko! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak szybko zmienić kolor oka i rozjaśnić je lub ściemnić w zależności od sytuacji. Mamy dwie możliwości. Możemy wykorzystać aplikację Snapseed, która jest darmowa, albo aplikację Lightroom, która również jest darmowa, ale opcja, która pozwala rozjaśnić oczy, kosztuje 19 zł. Sami zdecydujecie, z czego chcecie skorzystać. Pierwsza rzecz, którą robimy, bierzemy aparat czy telefon, wchodzimy w zdjęcie i robimy zdjęcie oka. Proszę bardzo. Spojrzałem w obiektyw, nie wiem, czy się udało. Tak, mamy zdjęcie oka. Mając zdjęcie oka, wchodzimy szybciutko w aplikację Snapseed, wchodzimy w zdjęcia, ściągamy takie zdjęcie do aplikacji i mamy gotowe do obróbki. Teraz skorzystamy z opcji narzędzia, wchodzimy w pędzel. Pędzel pozwala nam tutaj zaznaczyć część, którą nas interesuje. Przybliżając dwoma palcami jesteśmy w stanie wybrać wielkość pędzla. Teraz zaznaczyłem sobie już wielkość pędzla, wchodzę w dolny lewy róg, tutaj klikam w pędzelek z plusem i minusem, wchodzę w temperaturę, klikam tutaj temperaturę strzałkami w górę i w dół, wchodzę w dół, mamy wtedy kolor niebieski, czyli bardzo zimny i palcem kolorujemy sobie to, co nas interesuje. Proszę bardzo, zmieniam kolor oka, jest takie, jest bardziej cyrkusowe. Proszę bardzo, zaznaczyłem wszystko palcem. Teraz akceptuję tym tutaj ptaszkiem po prawej i mamy turkusowe oko. Jeżeli palcem przytrzymacie ekran, to zobaczycie, jak wyglądało wcześniej i jak wygląda teraz. A teraz, jeżeli chcielibyśmy na przykład ściemnić takie oko, znowu wchodzimy w narzędzia, znowu w pędzel, teraz wybieramy ekspozycję. Ekspozycję zmniejszamy na przykład do minus 0,7, przybliżamy obraz dwoma palcami, mamy już wielkość pędzla i znowu jednym palcem tutaj zaznaczamy cały fragment, który nas interesuje i który chcemy przyciemnić. Proszę bardzo. Oczywiście, jeżeli efekt nas nie zadowolił, możemy troszeczkę rozjaśnić ten obraz i na przykład ekspozycję zwiększamy do 0,3. I znowu palcem zaznaczamy wszystko, co nas interesuje. I efekt gotowy. Ptaszek odsuwamy. Tak wyglądało oko wcześniej, a tak wygląda teraz. A teraz chciałbym, żebyśmy skorzystali z drugiej opcji. Wyeksportujmy tylko to zdjęcie, zapisujemy je i wchodzimy w Lightrooma. Dodajemy tutaj w dolnym prawym rogu ten plusik z obrazem. Wybieramy zdjęcie bez obróbki, dodajemy, wchodzimy w to zdjęcie. I teraz opcja, która jest płatna, to jest ta po lewej stronie Selective. No zaznaczamy Selective, bierzemy plusik, wybieramy sobie tutaj pędzelek po lewej stronie. I teraz mamy trzy opcje. Możemy przytrzymując pierwszą tą kropeczkę zwiększyć lub zmniejszyć ten pędzel. Możemy również flow w drugim miejscu ustawić, czyli to jest jak bardzo rozmazuje się na krawędziach. I teraz zaznaczamy sobie to oko tam, gdzie nas interesuje. Oczywiście nie zrobiłem tego dokładnie. Mogę tutaj tą gumeczką po lewej stronie usunąć to, co mnie nie interesuje. Również wszystko robimy palcem. Proszę bardzo. Mamy zaznaczone i teraz wchodzimy w light i ekspozycja. Zmniejszamy lub zwiększamy. Możemy zrobić bardzo czarne oko, mroczne. Możemy rozjaśnić je, wtedy jest bardziej kocie. Załóżmy, że tym razem je rozjaśnię bardzo mocno i wejdę w temperaturę. To jest druga ikonka tutaj i temperaturę w pierwszym miejscu zmieniam na bardziej żółtą. Zrobimy bardziej kocie oko i możemy teraz jeszcze zwiększyć clarity, czyli taką bardziej większą przezroczystość oka. Czyli wchodzimy w trzecie miejsce, clarity, proszę bardzo. Troszeczkę zszedłem z ekspozycji, żeby nie było aż takie ostre i mamy bardziej kocie oko. Proszę bardzo, tak wygląda. Jeżeli przytrzymamy palec, to zobaczymy, jak wyglądało wcześniej i jak wygląda teraz. Ja ze swojej strony oczywiście życzę Wam powodzenia. To jest taka szybka formuła, w której możecie sobie poprawić nieudane zdjęcie, bo na przykład padał Wam cień na oczy, albo chcecie wyeksponować czyjeś piękne oczy, pewnie Wasze, albo Waszych znajomych, albo ukochanej osoby. A ja zachęcam do oglądania kolejnych odcinków, bo w nich będzie jak szybko obrobić coś w telefonie. Cześć!